No to początek spotkania. To pierwszy mecz nowego szkoleniowca Ryszarda Kupisa przed własną publicznością. To sędzia główny, pan Zbigniew Miś z Wadowic, Krakowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Pierwsza akcja naszego zespołu, piąta minuta meczu, będzie dośrodkowanie, ale rzut rożny. Jakub Bilke świetnie wyskoczył, tam Grzegorz Seremak i uzyskuje prowadzenie dla naszego zespołu. Wielka radość, pan Grzegorz dawno już nie zdobył bramki, a oto wspaniale wykorzystał dośrodkowanie Jakuba Bilke i umieścił piłkę obok rozpaczliwie interwiującego Witolda Surlita. Szósta minuta meczu, naprawdę świetnie to się wszystko zaczęło. Nasz zespół wprawdzie bez szans na awans do drugiej ligi, ale skoncentrowany, gra na luzie, gra swobodnie i myślę, że obejrzymy dobre spotkanie. To suną ataki żółto-zielonych na bramkę rywala. Doskonałe podanie Jakuba Bilke, tam jest jeszcze Grzegorz Sykuła i kolejny rzut rożny. I czyżby powtórka, Jakub Bilke, tym razem dokładnie na głowę Grzegorza Sylwestra Sokoła, ale świetnie tym razem w bramce zachował się Witold Surlit. Dobrym pociągnięciem naszego szkoleniowca było przesunięcie Jakuba Bilke do pomocy. Jak Państwo zobaczą, rządził i dzielił w tym spotkaniu, a to już była groźna akcja pod bramką gości. Tu z kolei niebezpiecznie pod naszą świątynią, ale dobre interwencja naszych obrońców. I ponownie w kontrataku nasi zawodnicy, ponownie Jakub Bilke i znów bardzo dobrze do Grzegorza Sykuły. I tam nakładką wszedł jeden z obrońców, to Tomasz Grenda. I będzie ciekawa sytuacja, rzut wolny pośredni z pola karnego Sylwester Sokół. I jakże niewiele brakowało, ale jak widać dużo tych sytuacji strzeleckich. Nasi zawodnicy wykazują wielką ochotę do gry. Jeszcze raz, teraz w ataku goście, ale bardzo skutecznie gra nasza obrona. 1-0 w dalszym ciągu i zanosi się na wreszcie zwycięstwo naszych zawodników, a to Adrian Budka wycofuje piłkę, będzie niebezpiecznie pod naszą bramką. Tam ciemnoskóry cioma zagęścili teraz pole nasi zawodnicy i piłka opuszcza boisko. Jeszcze rzut rożny i piłka poza boiskiem. Jeszcze zdążył opanować tę piłkę, ale już dośrodkowanie było znacznie gorsze. Końcówka pierwszej połowy. Zawodnicy Unii dostrzegli, że Daniel Iwanowski był nieco wysunięty. Próbował go przebalować, ale piłka nad poprzeczką. A to już druga część meczu. Pierwsza zakończyła się naszym prowadzeniem 1-0 po bramce Grzegorza Seremaka. Teraz w ataku zawodnicy Unii, ale dobra interwencja Daniela Iwanowskiego i rzut rożny dla Unii. Znów bardzo niebezpiecznie. Tam ci ciemnoskóry zawodnicy z Nigerii to bardzo niebezpieczni gracze. Jeszcze jest dogodna sytuacja dla naszych rywali i wybijamy piłkę na rzut rożny. To były dwie okazje dla gości, które mogły zmienić wynik. A tu Jakub Bilke w szarży na bramkę, faulowany. Będzie rzut wolny, odległość jakieś 20 metrów. Doskonałe uderzenie piłki przez Dariusza Misztala. I tym razem bez szans Witold Surlit. Proszę popatrzeć, jakże cieszą się nasi zawodnicy. Jak perfekcyjne uderzenie przy samym słupku. I naprawdę niewielkie szanse miał obrony tego strzału. Dobrze ustawiony Piotr Surlit. 2-0 dla naszych zawodników, dla naszej drużyny. A tutaj niestety rzęka na polu karnym Grzegorza Sykuły. Oczywiście rzut karny. Czy będzie czerwona kartka, czy żółta? To przypadkowe zagranie, ale ręka w polu karnym jest zawsze ręką. Rzut karny, tak, i żółta kartka Grzegorz Sykuła. Adrian Budka przygotowany do strzału, a tam Daniel Iwanowski. Mocny strzał, ale świetnie wyczuł intencję napastnika gości. Nasz golkiper i sparował piłkę na rzut rożny. W świetnej formie znajduje się Daniel Iwanowski. Niewątpliwie udowadnia, że jest bramkarzem numer 1 w naszej drużynie. Tu niebezpiecznie znów było pod bramką gości.
coraz częściej w opałach Witold Surlit. I trudna była sytuacja Grzegorza Sewraka, nieudana pułapka z offside'owa i 3-0 i stało się jasne, że tylko nasza drużyna może być zwycięzcą w tym spotkaniu. Proszę jeszcze raz popatrzeć, absolutnie nie było pozycji spalonej. Zawodnicy próbowali uciekać, ale w momencie pytania Grzegorz Sewrak był na czystej pozycji strzeleckiej. Doskonale to wykorzystał. Ryskuje drugą bramkę w dzisiejszym spotkaniu i jakże radośnie wypadł debiut Ryszarda Kupisa na własnym obiekcie. 3-0 skądinąd z dobrą Unią. To przecież zupełnie bardzo dobry wynik, ale nasi zawodnicy jeszcze próbują atakować. Jeszcze raz Grzegorz Sewrak i nogami tym razem broni Witold Surlit. Dobre spotkanie rozgrywają nasi zawodnicy. Nasza drużyna dobrze przygotowana i wygrywa wysoko. Przecież skądinąd z niezłym zespołem Unii. 3-0. Ostatni wykop naszego kapitana i za chwilę wielka radość w zespole żółto-zielonych. Kozienice Unia 3-0.